świętujemy również to wielkie dzieło, jaką była Konstytucja 3 maja, która, jak Państwo wiecie, połączyła wszystkich Polaków i broniła Polski przed utratą suwerenności. Dzisiaj podważanie tej Konstytucji jest prostą drogą do osłabiania polskiej racji stanu, Polski, i miejmy nadzieję, że to nie będzie długo trwało i ta dzisiejsza akcja w Krakowie też przyczyni się do tego. Oddaję głos moim kolegom Fedorowiczowi i Lasocie. No właśnie, spokojnie, tak jak powiedział poseł Raś, dowolny sposób trzeba tą trasę pokonać. Nawet jeśli ktoś nie będzie w stanie w całości, to można na skróty. Ja nie wiem, czy ktoś jest na rolkach, kto ze mną będzie chciał jechać, no bo ja się muszę podpierać na kimś. Chyba poproszę z rowerem, żeby koło mnie jechał. No ja będę przy tobie, Beata tu jest dyrektorka biura. Dobrze, ona będzie cię proszę filmował. Państwa, to oczywiście jest forma zabawy, ale też forma zaznaczenia, że Konstytucja, my czcimy oczywiście dzisiaj rocznicę Konstytucji 3 maja, ale również zaznaczamy, że Konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym i Konstytucję nie można sobie dowolnie nie tylko zmieniać, ale również obchodzić ustawami. A to się dzisiaj niestety dzieje. Dlatego musimy być razem, jak głoszę takie hasło. Obywatele gorszego sortu, łączmy się!